unowocześnić się, Nyska mogłaby być takim fajnym vanem polskim. Oczywiście, to jest bardzo wygodny samochód. Ja czasami jeżdżę nim też po ulicach normalnie, oczywiście bez tych wszystkich sygnałów. Ludzie reagują na początku ogromnym zdziwieniem, zaskoczeniem. Najczęściej biorą to za pojazd policyjny. Dopiero po tym, jak zobaczą napis, że jest to milicja, nie policja, no to jest duży uśmiech. Po prawie 20 latach zapomnieli, z czym ten samochód się kojarzy. W pierwszym roku, kiedy milicja używała dużych Fiatów i Polonezów, używała również aut terenowych. Były to takie UAZy jak ten. Tak, rzeczywiście. UAZ 469B. Ciężki, mało zgrabny, kupa blach. Tym niemniej w tamtych czasach spełniał swoją rolę i jeszcze wiele lat wcześniej i wiele lat później. 81 to nie jest ani jego początek, ani koniec. No właśnie, to był idealny samochód do polskich warunków, bo to nie było auto przeznaczone stricte do pościgów drogowych, ale do jazdy w teren. Tak, konstrukcja przyszła do nas ze Związku Radzieckiego, tak jak i produkcja, wszystkie egzemplarze tam były robione. Natomiast w Polsce zaczęło go używać wojsko i oczywiście natychmiast później milicja. Zastąpił starszy samochód terenowy GAZ-69. GAZ-69 to samochód, który był konstruowany jeszcze podczas II wojny światowej. UAZ był samochodem już znacznie nowszej generacji, no ale co, nie odpowiadał standardom lat 80? Tak, oczywiście, standardom lat 80 odpowiadał i to w zupełności, a biorąc pod uwagę warunki, w jakich był użytkowany, w jakich był produkowany i w jakich był później naprawiany, no to w zupełności się sprawdzał. Jesteśmy w czasach socjalizmu, czyli w czasach permanentnego niedoboru wszystkiego. Czyli UAZ, który jeździł w PGR-ze, mógł mieć łyse opony, akumulator, który powinien być wyrzucony 4 lata wcześniej i tak dalej, nie mieć termostatu. Prawda, że UAZy jeździły w jednostkach specjalnych? Tak, jeździły. Zresztą szczerze mówiąc, wtedy w Polsce nie było dla niego konkurencji, bo cóż mogliśmy mieć z zachodu, no. Nie, no to nie był ten przedział cenowy. Były jeszcze rumuńskie Aro. Były Aro, przypominały bardziej transportera Volkswagena i również one jeździły w wojsku i do tej pory na Ukrainie jeżdżą z dużym powodzeniem. Natomiast w Polsce w milicji, z tego co wiem, był tylko jeden w Warszawie. Jeździłeś dużo tym samochodem? Tak, przejechałem dosyć sporo nim. No i szczerze mówiąc, od pierwszego razu zaprzyjaźniliśmy się bardzo mocno. Zmusił mnie do tego. Co to znaczy, zatrzymałeś się na środku pola z nim? Awarii miałem mnóstwo. Gdybym zatrzymywał się na środku pola, nie byłby to jeszcze duży problem. Gorzej jak się psuł na środku trzy pasmówki. Po pierwszych 30 minutach jazdy byłem spocony jak szara mysz, latały mi ręce i nie byłem w stanie wykrztusić ani słowa. Po 2 godzinach odpoczynku to było zupełnie co innego, to był zupełnie inny samochód. Ale te emocje na pewno nie były spowodowane prędkością, bo prędkość pewnie 60-70 na godzinę. Nie jest istotne, jaką prędkość rozwijasz wobec radaru policyjnego, a wtedy milicyjnego. Ważne jest, co czujesz w środku. Jeżeli jedziesz takim samochodem, gdzie wzięty na stopa gość przy prędkości 60 km widzę, że blednie na tylnym siedzeniu i trzyma się kurczowo oparcia. I mówi, że wysiada. Znaczy nic nie był w stanie powiedzieć, bo huk był taki w środku, że nic nie było słychać. Wiesz co, nie porozmawiamy chyba tutaj. Fajna radziecka lokomotywa zresztą przejechała. To co, przejdziemy się? Jasne, nie ma problemu. Katralo! Ale usiądę z przodu, bo z tyłu będę się czuł jak zatrzymany.
stanie wojennym najpopularniejszym radiowozem bez wątpienia był duży Fiat. Poprzednika tej wersji pokazywaliśmy już w legendach, on był w nieco innym malowaniu. Ale w 1981 roku na stanie Milicji Obywatelskiej był jeszcze jeden radiowóz. Był nim Polonez. Polonez to technologiczny przeskok, czy raczej nie w milicji? No raczej nie. Technologicznie to może nie. Bo to bardziej, no tak jak wiemy, Polonez stylistycznie był czymś nowym, natomiast technologicznie no to był cały czas w zasadzie duży Fiat. W zasadzie konstrukcyjnie jest to samo, co dla cywilnej wersji. Oczywiście wyposażenie obowiązkowe, jak każdy pojazd uprzywilejowany, czyli sygnały dźwiękowe, świetlne, tuby do mikrofonu. Najpierw włączało się lampę, potem sygnały. W 1981 roku dużo było już Polonezów w milicji. Początek produkcji Poloneza, 1978 rok. One w zasadzie od razu wtedy zaczęły trafiać do milicji, ale to były pojedyncze egzemplarze. One najpierw trafiały do drogówki w ręce najlepszych funkcjonariuszy. Bo on był wersją cywilną. Tak, to jest wersja cywilna. Znaczy był wersją cywilną, lakier oryginalny, kolor ten sam, identyczny jak resortowe pojazdy. Co ciekawe, była to wersja eksportowa z bardzo ciekawą taką granatową tapicerką, co bardzo rzadkie było, no bo Polonez miał standardową czarną, ewentualnie brązową. Jeden z najbardziej widowiskowych samochodów Milicji Obywatelskiej to star do przewożenia prewencji. No wcześniej ZOMowców, tak, ZOMO. No właśnie, ile osób tutaj się mieściło? Tutaj 18 plus kierowca i dysponent, czyli razem 20. Czyli to była taka jednostka do przewożenia sił szybkiego reagowania, do tak stłumienia jakichś buntów, zamieszek? No, zazwyczaj podjeżdżano tymi pojazdami, one stały w odwodzie. Na wypadek jakiś zamieszek, wtedy funkcjonariusze wysypywali się z wszystkimi tymi wyjściami, no i przystępowali do tak zwanych działań. Co to oznaczało? Wszyscy wiedzą. Różne. Działania były różne, tak. Polonia, ty k***a, który zawali! Poruczyk jedzie, co będzie? Morda z kowarem! Dostanie bryj! I to nie tylko od tłumu, ale i ode mnie! Pilnować jeden drugiego! Pałki! Zapaski! Żeby nie było kogo do wyciągnięcia! To specjalnie wyposażony pojazd. Pojazd, który ma na swoim wyposażeniu wiele, no, takich dosyć ciekawych elementów. No tak, to jest wersja już, nazwijmy ją, bojową, bo jest wyposażona w uchwyty na tarcze, tutaj u góry widać, uchwyty na hełmy, uchwyty na broń, tutaj zresztą widać.